Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego czytania, wspólnego przeglądania książek o Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przygotowało serię zatytułowaną Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości. Serię trzech y, publikacji, tr taka seria trzytomowa. Tom pierwszy: Zamki, Pałace, Dwory i ich Mieszkańcy w regionie Kujawsko-Pomorskim. Tom drugi: Nekropolie i Miejsca Pamięci w regionie Kujawsko-Pomorskim. I tom trzeci, Znani i Nieznani Ludzie regionu kujawsko-pomorskiego. I właśnie ten tom trzeci, ze wspomnianego przeze mnie cyklu, dzisiaj przyniosłam. Jak sam tytuł mówi, publikacja ta przypomina znane postacie, i te trochę może zapomniane, ale związane z regionem kujawsko-pomorskim. Przede wszystkim książka ta skupia się na pokazaniu wkładu różnych postaci, różnych osób, wkładu, jaki wniosły w nasze województwo, jaką rolę przede wszystkim odegrali, odegrały te postacie w dziejach naszej regionalnej ojczyzny. Cóż jeszcze tutaj, na co chciałabym zwrócić uwagę? Książka składa się z dwóch części: z części historycznej i części metodycznej, tak one są zresztą tutaj zatytułowane. Część historyczna ma charakter, ma charakter naukowy. Przedstawione są tutaj wyniki badań historyków nad biografią wybranych postaci. Które wniosły duży wkład w dzieje obszarów wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego od średniowiecza po wiek XX. Także jest to, jest to część taka naukowa. Jakie, jakie tutaj. Tematy są podjęte, jakie są tytuły rozdziałów. Na przykład rozdział pierwszy, książę Kazimierz Konradowicz, twórca Księstwa Kujawskiego, albo inny rozdział, dyrektorzy Wyższej Szkoły Żeńskiej w Toruniu w XIX stuleciu. Czy jeszcze inny rozdział z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów, zaborów 1815-1918? To tytuły wybranych rozdziałów. Natomiast część druga, ta część metodyczna, przede wszystkim na tę część składają się refleksje nauczycieli. Którzy, nauczycieli historii, którzy no, przedstawiają swoje praktyki pedagogiczno-wychowawcze. No, są tutaj zaprezentowane różne metody upowszechniania pamięci o postaciach naszego regionu. Jest tutaj mowa o różnych projektach, inspiracjach, inicjatywach. No, wszystko to, co można wykorzystać jako wzorce prowadzeniu edukacji regionalnej. Także też ta część może się przydać na przykład nauczycielom historii i zresztą, zresztą nie tylko. Są tutaj podane po prostu przykłady różnych konkretnych działań wybranych szkół. I ja może przeczytam fragment z, jednak z tego pierwszego rozdziału, z tej części historycznej, z rozdziału Książę Kazimierz Konradowicz, twórca księstwa kujawskiego, twórca księstwa kujawskiego, a mimo to postać chyba mniej znana. Kazimierz Konradowicz dość wcześnie został wprowadzony w działalność polityczną, otrzymał swoje własne Księstwo Kujawskie w, wieku, w pierwszej połowie wieku XIII, Księstwo Kujawskie ze stolicą w Inowrocławiu. Czasy rządów Kazimierza Konradowica były dla Kujaw okresem ukształtowania ich odrębności dzielnicowej i wzmożonego rozwoju społeczno-ekonomicznego całego księstwa. Inowrocławiowi zaś przyniosły nie tylko nadanie prawa miejskiego, wspartego szeregiem przywilejów, ale także ugruntowaniem jego szczególnej pozycji w obrębie średniowiecznych Kujaw. Takie były zasługi Kazimierza Konradowica. Zapraszam do przeczytania książki o ludziach znanych i nieznanych z naszego regionu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.